Jesteśmy w gospodarstwie Pawła Krawca na Borówkowym Faktory. Jest dzisiaj 4 sierpień 2022 roku. Plantacja jest w pełni owocowania. Stoimy przed odmianą Valor, sadzoną 2 lata temu. Tak naprawdę powinniśmy mieć drugi zbiór, ale jest to pierwszy zbiór, ponieważ w zeszłym roku było gradobicie, nie mieliśmy owoców. Valor prezentuje się dosyć okazale. Praktycznie wszystkie owoce są około 20 mm. Dosyć chrupkie i słodkie, w tym roku wyjątkowo. Widzimy, że zbiór będzie dosyć tani. Osoby zbierające są w stanie zrobić bardzo dużo kilogramów na godzinę. Bardzo lubiana odmiana dla zbierających. Oczywiście przy takim obłożeniu ta roślina powinna mieć podtrzymywanie pędów, żeby nie kładły nam się pędy na boki. Roślina jest zdrowa, ma odpowiednie przyrosty już na przyszły rok. Rosną nowe pędy, także wygląda fantastycznie w tym roku. Jesteśmy przy odmianie Last Call. Jest to późna odmiana, która w tym miejscu zacznie owocować około połowy sierpnia, gdzie niegdzie widzimy pierwsze niebieskie owoce, ale to jeszcze długo do tego. Odmiana w tym roku, widzą Państwo, większość owoców jest na niższych pędach, ponieważ to wszystko nowe to jest tegoroczny wzrost. Rozmiar tych owoców dopiero dochodzi, kiedy zmienia kolor. Także jak Państwo widzą, nie jest to mały owoc, rośnie w rozmiar z takiego małego zielonego owocu w czasie, fazie dojrzewania, jak większość odmian. Odmiana dosyć słodka, odmiana, która uwielbiana jest przez wszystkie rynki, szczególnie zachodnie. Słodka, trwała, lekko chrupiąca. Także w przyszłym roku spodziewamy się tutaj dużego plonu, patrząc na ilość przyrostów, ilość nowych pędów. Odmiana, która powinna być dosyć mocno cięta, ze względu na dosyć dużą ilość pędów, żeby owoce nie były małe. Ma bardzo duże grona, bardzo dużo owoców na gronie, także wygląda dosyć okazale w tym roku także. Jesteśmy przed odmianą Cargo. Cargo w tej chwili jest powiedzmy w 50-60% owocowania. Widzą Państwo, że są to dosyć ciężkie owoce, które no niestety pokładają nam pędy. Cargo wymaga podtrzymywania pędów, jak większość nowych odmian, bo jak Państwo widzą, plon, i to jest drugi rok owocowania, można powiedzieć, jest dosyć okazały. Roślina była sadzona 2 lata temu na wiosnę, więc jest to dosyć duża ilość owoców. Owoce są twarde, łatwo przechowywane i zaletą Cargo jest, jeżeli nie zdążymy zebrać dzisiaj czy jutro, ono postoi nam na krzewie w tej samej jakości. Więc jest to owoc dosyć twardy, przechodzi bardzo ładnie przez sortownię, nie ma praktycznie odpadu, nie traci nalotu. Odmiana, którą dosyć łatwo się tnie, ponieważ rośnie w literę V. Odmiana, która też bardzo ładnie przechodzi przez kombajn, ponieważ ma dosyć zwartą koronę przy podstawie ziemi. Także idealna do kombajnów. Praktycznie 2 zbiory ręczne i jest pozbierana. Dla kombajnu można poczekać, aż 80-90% owoców będzie dojrzałych. Ta roślina utrzyma te owoce i utrzyma rozmiar owoców także. Owoce są około 16-17 mm.